Cześć kochani, witajcie w projekcie Słowo. Słowo na dziś pochodzi z Ewangelii według świętego Jana. Jest to rozdział 3, wersety od 1 do 8. I czytamy tutaj o faryzeuszu imieniem Nikodem, który był dostojnikiem żydowskim i przyszedł do Jezusa nocą, zapytał go, powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel, nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. I tutaj Jezus odpowiada mu: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I później w tej Ewangelii dalej toczy się ta rozmowa między Jezusem i faryzeuszem Nikodemem na temat tego, że to odrodzenie w wierze jest potrzebne. I taki wniosek, który mi przychodzi najbardziej do głowy po przeczytaniu tych słów, to jest to, że Jezus mówi tutaj o sakramencie chrztu. Ale kiedy modliłam się i kiedy przeczytałam to jeszcze raz i pomyślałam też, w jaki sposób do mnie bardziej osobiście trafia ta Ewangelia, to słowo na dziś, to pomyślałam sobie o tym, że kiedy Jezus mówi, że trzeba się odrodzić jeszcze raz, to wydaje mi się, że chce powiedzieć do mnie osobiście, że On w moim sercu chce się odradzać i że ja razem z Nim powinnam się odradzać cały czas, drugi raz, trzeci, ciągle. To mi się kojarzy bardzo też z takimi słowami, które kiedyś usłyszałam, że potrzebne jest ciągłe nawracanie się, nawet jeżeli żyjemy w zgodzie z Jezusem, nawet jeżeli żyjemy w tej ciągłej relacji z Nim, to jednak cały czas, każdego dnia powinniśmy dbać o to, żeby każda chwila była nowym nawróceniem. I to też pomaga mi spojrzeć na wiarę przez pryzmat takiej dużej wdzięczności i bardzo dużego docenienia wszystkich małych rzeczy, na które codziennie, w każdej chwili możemy spojrzeć w inny sposób. Wszystko, co mamy dookoła, możemy też dostrzec, myśląc o innych walorach, innych aspektach naszego życia. I takie świeże spojrzenie, które możemy zyskać, kiedy sobie uświadomimy, jak ważne to jest, myślę, że daje ogromne szczęście. Przynajmniej mi też, mając tę świadomość, że to jest to, czego Jezus chce ode mnie i to, co chce przeżywać razem ze mną. Życzę Wam bardzo dobrego dnia, bardzo dobrego tygodnia z Jezusem i życzę Wam też, żebyście właśnie zastanowili się bardzo nad tym, co macie w życiu, co macie dookoła siebie, żebyście patrzyli na te wszystkie rzeczy codziennie nowym, świeżym okiem i żebyście mieli w sobie moc i prawdziwą chęć nawracania się każdego dnia. Pa, pa!